Cześć Misioki, a jestem nad moim bałaganem, chodzę i oglądam z każdej strony. Muszę Wam się poskarżyć, czapla mnie cały czas odwiedza, przegrywam z czaplą, wybrała mi najpiękniejszego karasia czerwonego z tamtej części oczka, takiego już pod 70 deko, śliczny karaś. Zabrała go gniada, nie ma w ogóle tego karasia. No i powiem Wam, wzdręgi mi wybrała, bo miałem koło 15 wzdręg, a widzę, że jest koło 3. Płoć mi wybrała, także przegrywam niestety. Nie mam na wiedźmę na razie sposobu. Obiecuję, że się jej odwdzięczę, ale no niestety musi to potrwać. Nie wiem jeszcze, jaką klęskę poniosę. Tutaj na tej części właśnie, co pokazuję. Myślę, że wyciągnęła mi koło kilku linów, bo widzę tu tylko 3. Miałem tu 9 tych linów i to takie zostały mniejsze te linki. Te wszystkie takie koło 20 paru centymetrów, to praktycznie ich nie mam. Trochę mnie to, powiem, osłabia, no ale co zrobić. Kupiłem taką czaplę, dość ładny modelik, wygląda jak żywa, nie dość, że na nią patrzeć nie mogę, to jeszcze muszę liczyć na to, że coś to da. No i co, parę rurek metalowych powbijam naokoło w różne miejsca, żeby ją co drugi dzień przestawiać, bo ponoć tak trzeba robić. Samo oczko funkcjonuje pięknie, wszystko jest super, także widzicie, jak nie urok, to sraczka. Jak w zbiorniku fajnie, ryba zdrowa, to widzicie, przyjdzie taki gamoń. Powiesiłem kamerę, no niestety na kamerze na razie nic nie uwieczniłem, nie wiem, albo w tym momencie, kiedy kamera działała przez tydzień, nie było jej. No natomiast widać, że znajduje jednak czas, żeby te ryby wybijać. Część pewnie wyniosła wcześniej, ja nie zauważyłem i tak się to stało. Musiałem na razie przelew z mojego filtra przykryć tak folią brzydką, bo jest kamera, ona detektuje ruch, no i w związku z tym, że ta woda leci, to kamera się ciągle włączała, więc musiałem ją tam troszkę przykryć. No i próbuję, może teraz w okresie 2 tygodni ją po prostu nagram, żeby wiedział chociaż, z której strony ona staje, gdzie ona przychodzi, jak zaraza to robi, bo no muszę po prostu, muszę coś z nią zrobić, bo mi zniszczy wszystko. I tak to u mnie wygląda na chwilę obecną. Taki króciutki update'cik o pani czapli. No mam tych dużych karpi, troszkę poranionych też. Przerzedziła mi ten zbiornik, no przerzedziła, powiem Wam uczciwie. Także nie życzę nikomu też cholery jednej. Każdego widzę, drąży tam jakiś problem co jakiś czas. Tam kolegę Rybkę też pozdrawiam, któryś tam morduje z chorobą. Pisałem tam mu wiadomość, jak możesz, to sobie odczytaj, bo rozmawiałem ze sobą, która jest po ichtiologii. Tam mi doradzał co i jak. Po drugie mam troszkę literatury, to po tym opisie co dałeś, to też poczytałem. No, także tam możesz mieć kilka, kolego, problemów, które wywołały tą chorobę. To niekoniecznie musiała być choroba przeniesiona, naprawdę. Nieraz przypadek sprawia, że warunki w zbiorniku też spowodują taką chorobę i to są choroby bardzo szybkie i bezwzględne, także tutaj wiele, wiele czynników na to wpływa. Temperatura wody, zabrudzenie tej wody, wiele. Jakbyś poczytał to, no nie jestem po prostu w stanie fotografować tam, wiesz, kartek i jakoś udostępnić z tych książek o chorobach ryb. Ale naprawdę tak niewiele potrzeba, żeby te ryby przy skrzelach zaczęły chorować, że to jest bardzo trudne do wyleczenia potem, naprawdę. Duże podmiany wody bardzo w szybkim tempie, to jest rzecz, która Ci może ratować. No i niestety już jak bakteria wejdzie, to dezynfekcja zbiornika, więc albo zabroniona zieleń malachitowa, która działa rewelacyjnie, no albo w innych tam ilościach wapno czy nadmaganian. To są w sumie jedyne takie ratunki szybkie. Ale straty już i tak poniesiesz, bo
choroba rozwija się praktycznie w okresie 2 dni, 4 dni umartwia ryby. Także ryba fizycznie wygląda bardzo ładnie, a poprzez brak skrzeli śnie i taka straszna dla nich śmierć. No, troszeczkę, że tak powiem, przygnębiający ten odcinek, no ale taki update'ik, chciałem wam pokazać, co się u mnie dzieje. Także dostaję w dupę od czapli, robi ze mną co chce, nie umie jej nawet fajnie zlokalizować. Mam nadzieję, że przyjdzie moment, że ja będę u góry, a łeb czapli będzie tu nabity na dzidę, żeby inne miały przestrogę. Także z szacuneczkiem, ciepło was wszystkich pozdrawiam, trzymajcie się fajnie.